Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym specjalnym gościem jest profesor Andrzej Blikle, znany warszawski cukiernik, przedsiębiorca, naukowiec. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak to się stało, że kariera naukowa, nauka właśnie cukiernictwa i pójście w kierunku właśnie rozwoju kawiarni, sieci kawiarni pod nazwiskiem Blikle? No tu właściwie należało to pytanie odwrócić i zapytać, jak to się stało, że urodziwszy się w takiej znanej i leciwej rodzinie, zostałem matematykiem. No ale zostałem matematykiem w czasach, kiedy zdecydowałem się na te studia. To były druga połowa lat 50. i mój ojciec powiedział, musisz mieć jakiś zawód, który cię uniezależni od firmy, przyszłość firm prywatnych w tamtych czasach była więcej niż niepewna. Ojciec był kilkakrotnie aresztowany przecież. No i wtedy postanowiłem najpierw skończyć politechnikę, potem ostatecznie skończyć matematykę. I tak się to zaczęło. I przez 30 lat zajmowałem się nauką, troszeczkę wpadając do firmy. Za mało, mało rozmawiałem z ojcem. To tak zwykle jest, że dzieci, jak już rodzice odejdą, to się dopiero wtedy orientują, że może trzeba było więcej skorzystać od tych rodziców. Ale nie mówię tego do mojego syna, bo ja z nim dużo rozmawiam. W każdym razie w 90 roku, kiedy mój ojciec już nie żył, postanowiłem zająć się firmą, chociaż na trochę ją rozwinąć, no bo wiadomo, nowe okoliczności gospodarcze i polityczne i nowe szanse. Więc pomyślałem sobie, że padnę do firmy na okres zimowego urlopu, bo akurat nie było śniegu w Tatrach. I zrezygnowałem z wyjazdu na narty. Jakie to zabawne, że takie przypadkowe okoliczności mogą zaważyć na życiu człowieka. No bo to była decyzja przełomowa. Ja poszedłem na te 2 tygodnie do firmy, no i zostałem tam na 21 lat. Dokładnie 21 lat, bo zacząłem w styczniu 90 roku, a skończyłem w grudniu 2010. No więc to było 21 lat i przez ten czas oczywiście musiałem się najpierw uczyć zarządzania, ponieważ nie miałem o tym pojęcia. Co prawda byłem przez 7 lat dyrektorem naukowym Instytutu i przez 6 lat prezesem Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Informatyczne, więc jakieś doświadczenie w takim trochę zarządzaniu miałem, ale to nie było zarządzanie organizacją gospodarczą. Nie mówiąc o tym, że to się wszystko działo w PRL-u, no a teraz w 90 roku przyszły nowe warunki, więc było to dla mnie wielkie wyzwanie, ale muszę powiedzieć, że nie czułem się z tym jakoś specjalnie upokorzony, bo praktycznie wszyscy mieliśmy to wyzwanie. Przedsiębiorców, którzy byliby doświadczeni w działaniu na rynku, na wolnym rynku, w ekonomii wolnego rynku, było w tej chwili wtedy w Polsce bardzo mało, bo nawet te tak zwane firmy polonijne, czyli te takie pierwsze większe prywatne firmy, które w latach 80. zaczęły powstawać, no to one też działały na rynku niedoboru. Czyli to dzisiaj może się wydawać śmieszne czy dziwne dla szczególnie młodszych przedsiębiorców, to na czym polegał rynek niedoboru? Polegał na tym, że można było sprzedać wszystko, co się wyprodukuje, natomiast problemem i sztuką było kupienie surowców i komponentów. No ale firmy polonijne mogły działać na 2 rynkach, polskim i dewizowym, w związku z czym komponenty kupowały na rynkach dewizowych bez trudności, a na polskim sprzedawały również bez trudności. To był wielki okres takiej bonancy. No ale ja wtedy nasza firma nie była firmą polonijną, była zwykłą firmą, bo cały czas istniała oczywiście. Najpierw prowadził ją mój ojciec, potem moja kuzynka, trochę ja pomagałem. No więc wracając do mojej historii, w tym 90 roku postanowiłem się uczyć zarządzania.
najpierw czytałem książki, też nie bardzo wiedziałem, które czytać. Tych książek się raptem pojawiło bardzo dużo. Większość z nich była jednak dosyć marna i prawdę mówiąc zasypiałem nad nimi. No ale potem poszedłem na taki kurs MBA, jeden z pierwszych w Polsce pewno, zorganizowany przez Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie. I skończyłem ten kurs. To było pięć pięciodniowych takich kursów, bardzo intensywnych. Dyplomu już nie robiłem, bo nie był mi potrzebny, ale się nauczyłem tam takich podstawowych rzeczy tradycyjnych. No a potem poznałem mojego przyszłego mentora i przyjaciela, Jima Murraya, brytyjskiego trenera biznesu, który przyjechał do Polski, zaproszony wtedy przez polski rząd, żeby uczyć nowoczesnego zarządzania dyrektorów zjednoczeń. W tej chwili już zjednoczeń nie ma, ale wtedy to były takie, można powiedzieć, korporacje jednoczące różne państwowe instytucje i państwowe firmy. No i tak się zaczęła moja droga z zarządzaniem jakością i zarządzaniem i potem z organizacją turkusową, o czym będę mówił później. Czy praca naukowa przez tyle lat pomogła panu później w prowadzeniu właśnie biznesu? Stanowczo tak, przy czym nie w taki sposób bezpośredni. Natomiast, no szczególnie, że była to praca naukowa w obszarze matematyki, informatyki, no a to są dziedziny, w których, które uczą dobrego układania sobie w głowie tego, co się widzi oczami. Czyli układania pewnego modelu rzeczywistości i również strategii na przyszłość. I tak zwanego zarządzania procesami, o czym się dzisiaj dosyć dużo mówi, a wtedy to była dziedzina bardzo mało znana, przynajmniej w Polsce. Więc tutaj rzeczywiście miałem z tego pożytki. No a stąd, że byłem informatykiem, to pożytek był znowu taki, że no było mi łatwo opanować te różne podstawowe narzędzia. Na początku to był edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. Jeszcze nawet nie było ani Worda, ani Excela. Więc to były takie pierwsze prymitywne narzędzia, ale już się posługiwałem pierwszym arkuszem kalkulacyjnym. No i używając tego arkusza napisałem mój pierwszy program, taki rzeczywisty, który służył do obsługi logistyki dostaw w mojej firmie i on służył przez dobre 10 lat. No proszę. Panie profesorze, proszę powiedzieć, nadeszły dziwne, niespotykane jak dotąd czasy. Jest pandemia koronawirusa. Gospodarka była przez długi okres czasu zamrożona. Ucierpiała bardzo branża właśnie gastronomiczna, cukiernie, hotelarstwo, restauracje i wiele, wiele innych. Proszę powiedzieć, jak pana zdaniem będzie wyglądała przyszłość po pandemii? Jak pana zdaniem, jak pan ocenia tarcze antykryzysowe, które zaoferował rząd dla przedsiębiorców, dla całej gospodarki? Czy można porównać lata 80. z trudnościami, które mamy obecnie? Można powiedzieć, że było bardzo trudno i wtedy, i teraz, ale specyfika tych trudności była zupełnie inna. Tak jak mówiłem, w latach 80. to była gospodarka niedoboru, to znaczy, że można było sprzedać wszystko, co się robiło. No oczywiście Urząd Skarbowy ścigał i różne dolegliwości tego typu, a problem polegał na tym, żeby kupić surowiec, no to w naszym przypadku, żeby kupić mąkę, cukier, a także papier i sznurek, to były też reglamentowane towary, bo przecież na papierze, jak wiadomo, można drukować, a drukowanie w tamtych czasach PRL-owskich stanu wojennego i po stanie wojennym, to była właściwie działalność przestępcza. No, natomiast w tym stanie jest tak, że trudno sprzedać. Kupić to można, w zasadzie wszystko, natomiast jest trudno sprzedać, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Niemniej rzeczywiście tragiczna, może nawet bardziej tragiczna,
niż kiedyś, bo wtedy jednak można sobie było łatwiej radzić różnymi sposobami, wytrychami, nie zawsze całkiem legalnymi, natomiast w tej chwili to jest bardzo trudne. Branża gastronomiczna, mam tutaj na myśli gastronomię do stolika, bo też trzeba pamiętać, że czasami przez gastronomię rozumie się również produkcję wyrobu gastronomicznych i sprzedaż w sklepie. No i to jest oczywiście no, ta część branży, która nie stanęła. Sklepy spożywcze nadal sprzedają, ludzie nie przestali jeść, nie jedzą mniej, mogą kupować mniej butów, to sobie odłożą na później, mogą kupować mniej rowerów, mniej samochodów i telewizorów, chociaż telewizory chyba poszły dosyć dobrze, bo ludzie siedzą w domu i tych telewizorów potrzebują więcej. Natomiast do restauracji nie chodzą, do cukierni nie chodzą, do kawiarni nie chodzą. No to się w tej chwili troszeczkę zaczyna, no ale na małą skalę i ta skala w mojej ocenie nie wyrównia szybko, a może nawet nigdy nie wyrówna tych strat przychodów, które zostały poniesione, bo tu nie chodzi o stratę zysków, no bo zysk to jest to, co zostaje po zapłaceniu kosztów, tylko stratę przychodów. Te koszty najczęściej trzeba było płacić, a więc czynsze, a więc media, a więc no często wynagrodzenia pracowników. Natomiast na to nie było pieniędzy, no więc trzeba się było albo zapożyczać, albo konsumować zapasy, które firma, jeżeli była przewidująca, zdołała zgromadzić. Więc to jest bardzo trudna sytuacja i w tej chwili ten fakt, który ja rozumiem, że prowadzono ograniczenie odległość między stolikami, odległość między konsumentami w restauracji, w kawiarni, to on oczywiście jest zrozumiały, ale jest też bardzo trudny dla osób prowadzących sprzedaż do stolika, tak to będę ogólnie określał. Często ludzie sobie nie zdają sprawy, na czym to polega. Otóż jak się wejdzie w ciągu dnia do kawiarni albo do restauracji, tak w takiej porze, powiedzmy, nie jakiegoś szczytu, no to jak jest zajęta czwarta część miejsc, czyli krzeseł, to jest dobrze. Tyle, że kawiarnie i restauracje nie żyją z tego czasu, kiedy jest zajęta czwarta część, tylko żyją z takich szczytów. Więc na przykład w kawiarniach hotelowych to jest śniadanie, w kawiarniach na mieście to mogą być śniadania, to są na pewno lunche. Jeżeli tak jak my mieliśmy małe dania takie właśnie restauracyjne, to był szczyt. No i potem kolacja, szczyt, a jeszcze o 5 godzinie, kiedy ludzie przychodzili na kawę. I wtedy było zajętych blisko 100% krzeseł. A teraz będzie zajętych 25%. Prawda? Więc właśnie te wszystkie przemysły czy działy gospodarki, które podają do stolika, no zarobią tą 1/4 przychodów, nie mówię zysku, właśnie przychodów, w związku z czym może im nie starczyć i pewnie nie starcza na pokrycie kosztów. I to jest ten podstawowy problem. Natomiast tarcza, no to już była wyśmiewana wielokrotnie przez przedsiębiorców, którzy próbowali z niej korzystać. Oczywiście jakaś grupa ludzi dostała pieniądze, ale to wszyscy mówią zgodnie, że to nie są pieniądze, które wystarczą na przetrwanie. One no w jakiejś części zapełniają ten deficyt. Jeżeli firma ma z czegoś dokładać, no to się dokładają do tego dokładania, ale jeżeli firma nie ma albo się już wyczerpią te zasoby, a no mało jest takich firm, które mogą przez miesiąc nie sprzedawać, a ponosić wszystkie koszty, no to takie firmy po prostu upadną i jakoś państwo nie myśli o tym, że one w przyszłości nie będą płacić podatków, bo ich po prostu nie będzie. Dlatego rządy wielu państw w Europie i na świecie postanowiły dać bardzo duże pieniądze, zapożyczając się, ale też mając poczucie, że będzie z czego te pożyczki oddać, bo przedsiębiorcy będą płacić podatki. A teraz, jeżeli tych przedsiębiorców nie będzie, no to nie będzie podatków.
No tak. Czyli Pana zdaniem ta pomoc aktualnie jest niewystarczająca, żeby przetrwały te przedsiębiorstwa i może być tak, że za jakiś czas obudzimy się w takiej rzeczywistości, że no, ucierpi na tym polskie PKB, wzrośnie inflacja, bo podobno słyszy się, że jest dodruk pieniądza, wiadomo, to może to spowodować i ta nowa rzeczywistość może być no, dla nas tragiczna. No, spadek PKB to już jest widoczny. Inflacja nie jest widoczna jeszcze, bo ten rynek nie jest ożywiony. Natomiast no, na pewno co najmniej kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy firm już upadło. Mhm. Więc to się już dzieje. Mhm. I oczywiście w tej chwili jeszcze tak się tego po stronie przychodowej państwa nie odczuwa, ale to w niedalekiej przyszłości będzie bardzo odczuwalne. Więc czekają nas na pewno bardzo trudne czasy. Panie profesorze, a jakie wskazówki, by bronić się przed tym kryzysem, by jakoś przetrwać te trudne dla nas wszystkich chwile? Zanim przejdę do wskazówek osobistych, to chciałbym Państwu bardzo wszystkim polecić lekturę takich alertów eksperckich, które są przygotowywane pod kierunkiem pana profesora Jerzego Hausnera i można je znaleźć na witrynie internetowej organizacji, którą on założył i którą patronuje i która się nazywa Open Eyes Economy Summit, czyli OPPC. To jest nazwa do witryny, tam się wchodzi i tam są właśnie te alerty, to są takie krótkie dokumenty, 4 do 5 stron, poświęcone różnym dziedzinom naszego życia, w tym są i alerty biznesowe. Jestem w grupie, która redaguje te alerty biznesowe i tam no, piszemy o tym, jak będzie naszym zdaniem wyglądał biznes, jakie zawody przestaną być potrzebne, jakie zawody będą bardzo potrzebne, jak się będzie zmieniał rynek, jak się będzie zmieniało również formy uczenia, przygotowywania do zawodu. Także do tego bardzo polecam. Natomiast od siebie mogę powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o sprawy techniczne czy technologie, no to oczywiście technologie internetowe w tej chwili już w prawie każdym, jeżeli nie w każdym zawodzie, zaczynają odgrywać bardzo ważną rolę. Uh-huh. I z tego, co mówią mi moi znajomi restauratorzy, no to ci, którzy zadbali jeszcze przed koronawirusem, nawet nie spodziewając się, że będzie epidemia, po prostu uznali, że skoro mają już w pewnej mierze wyrobioną markę, to mogą zacząć sprzedawać swoje dania na wynos z dostawą do domu. I oczywiście z zamówieniem przez telefon i przez internet, prawda? I oni, no oczywiście ich obroty bardzo spadły. Oni mają bodajże 3 restauracje w Warszawie. Niemniej oni przetrwają, ponieważ cały czas sprzedają do domów. Co więcej, mają klientów, których znają, mają ich numery telefonów. Czy klienci do nich dzwonią, do nich piszą. Czyli oni mają już gotowy rynek. I trzeba o takim rynku pomyśleć, bez względu na to, co się robi, o takim właśnie rynku z dostawą do domu i z zamówieniem przez internet, a chociażby i bez dostawy do domu, ale z zamówieniem przez internet, ale z odbiorem na mieście. Nie wiem, usługi fryzjerskie można też przez internet zamawiać, niekoniecznie trzeba zadzwonić, pytać się, kiedy pani Ania mogłaby mnie przyjąć, tylko wejść po prostu na stronę tego zakładu, zobaczyć grafik pani Ani, wpisać się tam, jest mi wygodniej. Ja nie tracę czasu, zakład nie traci czasu, więc bardzo zachęcam do po pierwsze nauczenia się tych wszystkich narzędzi, a po drugie weszliśmy w okres, epokę chyba trzeba powiedzieć, pracy zdalnej, która ma no, przede wszystkim takie zalety, że zmniejszają się koszty biura. Można mieć małe biuro, w którym ludzie się spotykają co pewien czas, niektórzy, natomiast pozostała część pracowników pracuje zdalnie. Oczywiście jest bardzo ważne, jest niezwykle ważne, żeby ludzie co pewien czas
powiedzmy raz na miesiąc w średniej wielkości firmy mogli się spotkać tak, jak to się mówi w realu. Oczywiście spotkać się, porozmawiać, ale nie po to, żeby rozwiązywać jakieś problemy biznesowe czy technologiczne, tylko żeby po prostu z twarzą w twarz ze sobą, żeby nawiązać łączność. No ale bardzo wiele osób w tych zawodach, w których to jest możliwe, będzie pracowało zdalnie. No i tutaj w grę wchodzi właśnie te wszystkie umiejętności i cechy organizacji turkusowych, które postawiły na zaufanie i odpowiedzialność w miejsce dyscyplinowania i pilnowania. A firmy, które zadają sobie dzisiaj pytanie, jak przypilnować pracownika, który pracuje w domu, to już przegrały. Bo nie da się człowieka przypilnować, jak pracuje w domu. Prawdę mówiąc, nie da się przypilnować, jak pracuje w firmie też. Bo to, że on siedzi przy biurku albo że stoi przy maszynie, to jeszcze nie oznacza, że on pracuje albo że pracuje na tyle, na ile by mógł. I no, rozwiązaniem tego problemu jest przede wszystkim budowanie takiej świadomości wśród pracowników, że firma to nasze wspólne dobro, ale ona musi być rzeczywiście wspólnym dobrem nas wszystkich i budowanie wtedy takiej świadomości, że robimy to dla siebie, w tym i właścicieli, ale nie tylko, również i dla siebie, nie tylko dla siebie, robimy to dla naszych klientów. Firma istnieje również dla kontrahentów, bo firma to rynek dla kontrahentów, prawda? Więc budujemy tą firmę dla naszej małej, lokalnej ojczyzny, a może dla jakiejś bardzo dużej, a może dla globalnej ojczyzny, jeżeli jesteśmy dużą firmą. Ważne, żeby mieć to poczucie sprawczości, to poczucie wewnętrznej odpowiedzialności. Robię to, co robię, ponieważ daje mi to satysfakcję, bo robię coś dobrze, bo robię to coraz lepiej, bo mam poczucie, że nikogo nie krzywdzę i nie oszukuję moją pracą. Mam poczucie, że moja praca jest potrzebna. No i znajduję potwierdzenie tego poczucia w kontakcie z klientami. I to powoduje, że ludzi nie trzeba pilnować, że ten czas poświęcany na pilnowanie, który no, w wielu firmach menadżerom zajmuje 90% ich czasu. To nie jest takie pilnowanie, że się stoi nad kimś, ale na przykład zmuszanie wszystkich do tego, żeby pisali jakieś durne sprawozdania, tak używam całkiem świadomie tego słowa durne, bo one są durne wtedy, jeżeli ich nikt nie czyta, poza tymi, którzy muszą to scalić w swoje sprawozdanie, prawda? No, no to jest taka praca, która nie przynosi wartości dodanej, więc zamiast takich właśnie niepotrzebnych działań, co nie oznacza, że nie należy w firmie prowadzić analiz, ja nie to chciałem powiedzieć, no ale właśnie te takie działania mające na celu sprawdzić, czy ta granda, czy ta hołota w ogóle coś jeszcze, coś robi, no zamiast tego można ten czas poświęcić przede wszystkim na wspieranie ludzi i na własny rozwój. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że my po prostu mamy taką mentalność, która jeszcze w nas jest, że tak się zachowujemy jako pracownicy, przedsiębiorcy, że potrzebny jest nad nami nadzór, że właśnie to, o czym Pan wspomniał, ta turkusowa samoorganizacja jednak jeszcze no jest trudna do przełożenia tak w rzeczywistość. Tak, to nie jest łatwe. Przy czym nie są to trudności techniczne, tylko bardziej trudności takie emocjonalne i psychologiczne. Ale to nie jest łatwe nie dlatego, że my Polacy jesteśmy jacyś szczególni, szczególnie niezależni na przykład, albo szczególnie zdemoralizowani, albo dlatego, że mieliśmy trudne dzieciństwo, albo przeszliśmy PRL. To na całym świecie jest trudne, a jednocześnie na całym świecie się coraz bardziej rozwija. Ja uczę tych idei od no mniej więcej od 98 roku, więc już ponad 20 lat. I ono się kiedyś to, nie używałem tego słowa turkusowa samoorganizacja, bo ono zostało dopiero właściwie wprowadzone do dyskursu przez Fryderyka Laloux, przez jego książkę, która się w Polsce ukazała 4 lata temu.
Mówiłem to innymi słowami, ale mówiłem cały czas to samo, właśnie o budowaniu takiej poczucia godności z tego, co robię i takiej radości z tego, co robię, dlatego, że robię dobrze, że nikogo nie oszukuję, że moja praca jest potrzebna i że robię to coraz lepiej, że doskonale to, co robię. I każdy człowiek ma taką naturalną potrzebę bycia potrzebnym, bycia cenionym i taką potrzebę, żeby mógł być w jakiejś mierze z siebie dumny. Może nie tak, że wszystkiego w każdej chwili, ale tak per saldo, żeby mógł powiedzieć, że nie muszę się siebie wstydzić. To jest każdemu człowiekowi potrzebne. Nawet złodziejowi, nawet bandycie, każdemu. Psychologicznie udowodnione. I na tym teraz trzeba budować. Więc my Polacy nie różnimy się od reszty świata pod tym względem, że nam to też jest potrzebne. Możemy się różnić co do tego, co do poglądu, że tą potrzebę dumy daje się zaspokoić przy pracy. Bo dla tych wszystkich, którzy żyją z tak zwanym syndromem poniedziałku, dla których praca jest dopustem boskim, którzy najchętniej by do tej pracy nie chodzili, no to to jest trudne do wyobrażenia, bo ich doświadczenie życiowe jest takie, że w pracy spotykają ich tylko traumy, strach, upokorzenia, poczucie bezradności, poczucie braku sprawczości, no i w takich warunkach oczywiście, jakie można odczuwać dumę i z czego. I szukają źródeł tej dumy gdzieś poza pracą. I bardzo często ludzie, którzy jako pracownicy są oceniani jako leniwi i mało ambitni, zdobywają to poczucie dumy, na przykład, mam taki przypadek konkretny, w hospicjum, gdzie idą po pracy i pracują honorowo, bezpłatnie. I dlatego tam idą, bo tam się czują potrzebni, bo tam się czują docenieni, bo mają być z czego dumni. I teraz cała sztuka budowania organizacji turkusowej polega na tym, żeby to ludzie mieli być z czego dumni. Przy czym nie należy im o tym mówić, należy sprawić, żeby tak było. A że jest to możliwe, to o tym świadczy rosnąca i to dosyć szybko liczba takich organizacji w Polsce. Ja to mogę oceniać na podstawie wypowiedzi moich słuchaczy, a uczę dosyć dużo. Spotykam średnio, no teraz okres pandemii to oczywiście mniej, chociaż też w internecie. No ale powiedzmy, że to moje audytorium roczne, no to było tak gdzieś 1000-2000 osób na różnych spotkaniach, dużych i małych. Czasami 300 osób, a czasami 15. I w zasadzie nie zdarzało mi się, żeby ktoś nie podszedł od 4 lat mniej więcej i nie powiedział, nawet nie wiedziałem, że moja firma jest turkusowa. My tak żyjemy, my tak się organizujemy, my tak pracujemy. Albo mówią, my świadomie budujemy tą firmę właśnie tak. I oceniam na podstawie liczności tych wypowiedzi i liczności mojego audytorium, że w Polsce powinno być dziś około 2000 takich firm. 2000 to dopiero 1 promil, prawda, z 2 milionów. No ale 2000 to z kolei pewien materiał, któremu się można przyjrzeć. To jest grupa, od której można czerpać doświadczenia, uczyć się. I na mojej witrynie, witryna się nazywa można inaczej com.pl, na mojej witrynie jest taka zakładka turkusowe firmy i tam jest opisanych kilka polskich firm turkusowych, które same się opisały, ja ich nie opisywałem. Ja je znam osobiście i mogę zaręczyć, że one takie są, jak o sobie piszą. Prawda? I to są takie no, widome przykłady i dowody, że to jest możliwe. Więc to nie jest łatwe, ale jest możliwe. I niewątpliwie warto zacząć iść w tym kierunku. Panie profesorze, właśnie czy te firmy turkusowe, organizacje turkusowe to nasza przyszłość, pana zdaniem? Moim zdaniem tak, to jest nasza przyszłość, dlatego że one są znacznie bardziej skuteczniejsze od firm tradycyjnych. I no, a jak są skuteczniejsze, no to będą te firmy wypierać z rynku. Tyle, że no, spotykam się z takim pytaniem, jeżeli są takie skuteczne, to dlaczego wszystkie takie nie są? No bo nie da się przesadzić woźniców z kozła,
na siedzenie kierowcy, prawda? Trzeba się czegoś nauczyć, a jeszcze przed tym trzeba samochód zbudować. No i ten samochód się powoli zaczyna budować, ta wiedza się zaczyna powoli szerzyć i tak naprawdę trudności, jakie ja widzę przy pozyskiwaniu czy upowszechnianiu tej wiedzy, polegają nie na tym, że ona jest technicznie trudna, tylko że jej oswojenie się z nią wymaga przełamania pewnych barier emocjonalnych. Mhm. Wymaga spojrzenia inaczej na siebie, na ludzi, na świat, na to, jak budujemy relacje z drugim człowiekiem. To jest trudne, ale się tego można nauczyć. I jest coraz więcej ludzi, która nie tylko to potrafi robić, ale którzy potrafią uczyć. Mhm. Czyli trzeba zacząć od samej góry, od siebie. Jeżeli ktoś jest szefem, właścicielem, dyrektorem, to powinien zacząć od siebie, dalej po prostu szkolić, przekazywać tą wiedzę pracownikom, jak podchodzić, by właśnie zgodnie z tą turkusową doktryną rozwijać przedsiębiorstwo. Pan powiedział od góry. Nie, od siebie, tak. Każdy powinien zacząć od siebie. Czasami samemu jest trudno, ale już jest trochę książek na ten temat, tak jak powiedziałem, jest coraz więcej trenerów, którzy potrafią firmę wdrażać w taki sposób myślenia. Przy czym oczywiście, jeżeli dyrekcja będzie przeciwna wdrożeniu takiej idei, no to to będzie poważne utrudnienie. Mhm. Niemniej najlepszym modelem do wprowadzenia turkusu moim zdaniem i moje doświadczenia wskazują, jest taki, że to pracownicy chcą, a dyrekcja się zgodzi. Że to jest inicjatywa nie dyrekcji, nie właścicieli, tylko pracowników. Mhm. Mhm. Którzy przekonają tego właściciela, czy tego dyrektora, czy prezesa, że to jest fajne. To nie jest łatwe przekonać i dlatego często się mnie też moi słuchacze pytają, no ale to można coś zrobić na małą skalę. Mamy dużą, pracuję w korporacji. Gdzie tam oparać o turkusie, nie w ogóle pracę, robotę stracę, tak? Czy można coś zrobić na małą skalę? Ja na to odpowiadam, można. Trzeba znaleźć grupę kilku eksperymentatorów, kilku pionierów, którzy powiedzą sobie, spróbujemy coś na małą skalę zrobić, tak żeby wokół nas było turkusowo. Mhm. Co to znaczy? Turkusowo to na początek oznacza, że nie ma agresji. Że będziemy się komunikowali bez agresji, nawet wtedy, kiedy się z kimś nie zgadzamy. Bo jak się zgadzamy, no to ta agresja nie wybucha. Jak się nie zgadzamy, to bardzo często zaczynamy tą drugą osobę no pozbawiać, że tak powiem, prawa do człowieczeństwa. No przecież to jest baran, prawda? To jest szmata, bo on myśli inaczej niż ja. Nawet gdybym ja miał rację. Więc nauczyć się komunikacji, i na mojej książce jest też duży rozdział, jest dużo książek o takiej komunikacji bez przemocy, jest bardzo ważny. I na początek umówić się tak ze sobą, że słuchajcie, będziemy się starali rozmawiać ze sobą bez agresji. No, na początku może nam nie zawsze wychodzić. Mhm. Więc umówmy się tak, że każdy z nas daje prawo wszystkim pozostałym w tej małej grupie. Że jeżeli ja na przykład ciebie w rozmowie czymś urażę, to ja ci z góry daję prawo, żebyś mi o tym powiedział. Czyli każdy może przyjść do drugiej osoby i powiedzieć, słuchaj, to co powiedziałeś, to jest dla mnie bolesne, to jest... Mogę o tym rozmawiać, ale może inaczej. No i od tego zacząć. A potem jest 10 turkusowych, taki dekalog turkusowy, który ułożyłem i powiem Państwu tylko, ale ułożyłem ze znanych zasad jego, nie wymyśliłem. Tak jak Pan Bóg dla Mojżesza, tylko zebrałem 10 znanych zasad, żeby mi dekalog wyszedł. No i pierwsza jest na przykład taka, jeżeli coś się źle dzieje w firmie, to nie szukaj winnego, żeby go ukarać, szukaj przyczyny, żeby ją usunąć.
I najczęściej ta osoba, którą podejrzewamy czy pomawiamy o to, że jest winna, ona najwięcej wie o tej przyczynie. Ale jeżeli będziemy uważali, że ją należy ukarać, to ona nam tej przyczyny nie pokaże, bo ta przyczyna wskazywałaby na nią jako na sprawcę. A to przyczynę trzeba usunąć, a nie osobę ukarać. Na przykład, ja nie mówię o to oczywiście o sytuacjach takich, kiedy ktoś popełnił przestępstwo, ukradł coś albo podpalił magazyn, tylko po prostu, no, nie wiem, zepsuł partię towaru. No tak. A inne punkty tego dekalogu? No więc właśnie, więc rozmawiaj tak, żeby twój rozmówca nie musiał się bronić. Czyli znowu, jeżeli chcesz skorygować czyjeś postępowanie, to pamiętaj, że nie powinieneś zacząć od tego, żeby go krytykować. A tak właśnie najczęściej się dzieje. Źle to robisz. Musisz się zmienić. No zrób coś z tym. Przecież zobacz, jak ty pracujesz, jak ty wyglądasz, a zobacz, jak Kazio. Z Kazia powinieneś brać przykład. To jest najgorszy sposób przekonywania kogoś, że ma się zmienić. Bo skoro krytykuje, a nikt nie chce poczuć się źle, no to taka osoba czuje się zagrożona utratą twarzy. To jest bardzo dotkliwa kara, z czego się nie zdajemy sprawy często. Więc jeżeli chcemy doprowadzić do czyjejś zmiany jakiegoś postępowania, zaczynając od tego, żeby on uznał, że postępuje źle, no to on się będzie bronił rękami i nogami, no bo jak uzna, to straci twarz przynajmniej przed sobą, prawda? Więc tak. Lepiej mu powiedzieć, słuchaj, najpierw go docenić w czymś. To robisz fantastycznie. To robisz całkiem dobrze. Tu jest miejsce na poprawę albo na doskonalenie, prawda? No jeżeli ktoś coś bardzo źle robi, wyraźnie źle, to wtedy zamiast mówić, że źle, to porozmawiać z nim o skutkach tego, co robi źle, czy to dla firmy, czy to dla klienta, czy dla innych pracowników. I zapytać się, spróbować z nim znaleźć przyczynę, dla której robi to źle. Może ma złe narzędzie, może go czegoś nie nauczono, może jest leworęczny, a ma narzędzie dla praworęcznej. Nie wszystkie narzędzia są oburęczne. Są narzędzia, które są dla leworęcznych i praworęcznych, prawda? Może mu trzeba to narzędzie zmienić, a może mu trzeba znaleźć inne miejsce pracy w naszej firmie, bo na to miejsce pracy to się po prostu nie nadaje, bo on jest ogrodnik, a pracuje jako kucharz. No i tak dalej. Z grubsza. Zachęcam do zajrzenia na moją witrynę. Tam te 10 przykazań jest również w książce. Na mojej witrynie moją książkę można pobrać bezpłatnie. Ona jest od 2008 roku, jeszcze zanim została wydana, to jest cały czas bezpłatnie udostępniana i mimo, że jest sprzedawana teraz, mój wydawca, Helion One Press, godzi się na to, żeby była bezpłatnie dostępna w internecie w wersji cyfrowej. To jest też taki właśnie przykład turkusowego myślenia. Zapraszamy. Zapraszamy oczywiście Państwa. Tak, zapraszam serdecznie do lektury i zapraszam też na moje konwersatoria. Też na tej samej witrynie są ogłoszenia i tam jest też wstęp wolny. I teraz one się będą odbywały w internecie i w najbliższy, nie, za tydzień, w czwartek za tydzień jest wykład fenomenalnego wykładowcy, profesora Rafała Ome, który będzie mówił o takiej nowej, bardzo szybko rozwijającej się, niezwykle ważnej dziedzinie, która się nazywa neuronauka. Nie jest to neurologia, nie jest to psychologia, jest takie połączenie, można powiedzieć, psychologii z neurologią. On pokazuje bardzo ciekawe filmy i slajdy. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na mojej witrynie do znalezienia. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za możliwość dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy za pokazanie, czym jest właśnie turkusowa samoorganizacja, budowanie turkusowych firm, organizacji, przedsiębiorstw.
Dziękujemy za wywiad. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Ja też bardzo dziękuję i zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że do zobaczenia na razie w sieci na moich konwersatoriach. Do widzenia. Do widzenia.